Siemano, wiem, to patelnia. Jesteśmy tutaj z Adasiem. Słuchajcie, na PVC Drift, na już ostatnim rundzie, grande finale PVC Drift. Idziemy teraz na briefing. Jesteśmy, tak, będziemy rysować szlaczki, słuchajcie. Będziemy, tak, dokładnie. Słuchajcie, jesteśmy w Kutnie tym razem, na terenie fabryki producenta pojazdów specjalnych. AMZ Kutno, dokładnie. Jakieś karetki, wozy policyjne. Chcecie czołg? Walicie tutaj, słuchajcie, tak, proste. Tak, nie, to są wozy opancerzone. Wozy opancerzone. Czołgów właśnie Darek mówi, że nie mamy. Będziemy na, słuchajcie, na takie rzeczy tam z tyłu. Za nami są. Śledzą nas. Zawodnicy śledzą nas. I zobaczymy, będzie gruby dzień. Pogoda fajna. Słuchajcie, my mamy taką fajną wzwyżkę. Będziemy patrzeć na zawodników z góry. Słuchajcie. Dareczek nam załatwił salę konferencyjną na briefing, więc jest gruby temat. O, widać, że coś związane z motoryzacją, bo nawet na ścianach narysowali. O, i patrzcie, policja. O, i tu się będziemy briefingować. Kochani, już mamy traskę gotową, zony wymalowane, zawodnicy już się rozgrywają. Tak, już rozjeżdżają się. Patrzcie, jakie sprzęty. Ustawiamy start, właśnie przechodzimy trasę i za niedługo lecimy na wzyżkę obserwować treningi. Tutaj chłopaki w ogóle z AMZ Kutno na co dzień trenują, słuchajcie, swoimi driftowozami, jak są jakieś zawody. I trasę ustawili sobie taką, tak jak gadałem z Darkiem Fabisiakiem, jak w Toruniu było na arenie. Więc całkiem ciekawa, z tego co ja pamiętam, tamtą traskę. I tutaj naprawdę, słuchajcie, plac jest spory. Tu mamy Maćka, głównego prowodera, człowieka, który mnie zaprosił na ten wspaniały, kurde, event. No i co, jak tam, Maćku, w ogóle, kurde, nastawienie, ten teren, jak załatwiłeś, słuchaj, bo to wszystko po układach, widzę, idzie. No jest to spora historia, to chyba będzie trzeba z tego odcinek zrobić, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, że nazywam się 30 Maniak, a mój kolega dzięki tej nazwie zaproponował mnie jako mechanika dla Wojtka Goździewicza. Tak poznałem Darka, pojeździłem z Wojtkiem Goździewiczem na drifty. Z Darkiem się dogadałem, że możemy skorzystać z jego placu na jeden trening, a aktualnie jest tak jak jest, czyli robimy zawody i jest po prostu super. I oczywiście wchodźcie do Maćka na Instagrama, 30 Maniak, i na kanał na YouTubie, bo Maciek też robi tam bardzo ciekawe rzeczy i jeżdżą naprawdę po fajnych, ciekawych trasach, więc wbijajcie koniecznie. I budujemy te maszyny, pokazujemy, jak je naprawić. Tutaj mamy. Adaś, czy McDonald's to jest twój sponsor? Tutaj, na goksach? On ci tego... A, to ten sos chciałeś pokazać, że taki ostry. Patrzcie, jakie gwiazdy nas odwiedziły tutaj. Na kolejne. Dla Kuby, Kasz, o, patrzcie. Tu mamy gwiazdę YouTube'ową. The Tyler. Adam The Tyler. Tak, już przyjechał bardaki narobić, czyli dzisiaj my we dwóch, Adasia, potem bierzemy tam na wzwyżkę. I właśnie Adam to będzie ta pierwsza osoba, która będzie testować wzwyżki skok na bungee na stalowej linie. To zobaczycie już u niego. Już u niego na kanale. Co? No, z tamtej zwyżki będzie normalnie skok na bungee na linie stalowej, no. I właśnie czekaliśmy na ciebie. Jesteście chorzy. Ci powinno lecieć! O, no i tutaj patrzcie, mamy Adasia, tak, same gwiazdy, i w ogóle odwiedził nas Grzesiu Chybki jeszcze. Już tak, same gwiazdy, słuchajcie. The Tyler, byle czym, byle bokiem, tutaj Chybki.
A dasz tutaj z Agar Power. Teraz Team Media. Teraz Team Media. Tutaj mamy, kurczę, utytułowanego zawodnika Grzesia Kiepniego z młodym. Cześć młody, piąteczka. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Chybki. O, i bardzo. Też będziesz taki szybki jak tata? O, i bardzo dobrze, no. Widzicie, mamy imprezę rodzinną, kurczę. O, pokażemy wam trochę ze startu. Pewnie będzie krzywo. Zadziało, słuchajcie, ale trasa pięknie rozrysowana, w sensie ustawiona, naprawdę tutaj chłopaki z MZ kurde zadbali o pełen profesjonalizm. A tutaj już mamy Mumka i Adasia Grodniewicza w parze, jak się doklejają. Tu mam jakąś awarię techniczną. Patrzcie, jakie bliskie pary, pięknie, o! A myślę, że pójdzie 360. Strzeleckiemu się blacha odgięła. Mumek, no nie, no to prosto, ja bym... Tutaj dostaliśmy coś takiego utajnionego, co powiesz? Zaraz wam pokażę, ale najpierw Darek wam opowie. To jest nasz projekt, który realizowaliśmy w poprzednich latach. Na razie skrywamy tutaj u nas, jak widać, w namiocie, tak żeby miały, zadaszenie. Zadaszenie, żeby na nie nie leciało. Proszę pokaż, nasze pojazdy S201. S201, czyli słuchajcie, kultowa syrenka, która została odrestaurowana. Patrzcie, dwie sztuki, w tym jedna stoi w Warszawie i Darek jeździł nią do driftu. Patrzcie, jak to wygląda, to jest, stoi, kurzy się, słuchajcie, a to jest coś pięknego. Kultowa polska syrenka, tylko że do nowej odsłonie właśnie zrobiona tutaj w AMZ Kutno u chłopaków. Naprawdę gruby projekt, jak widzicie. Jesteśmy już w trasie kwalifikacji. Pogoda nam cały czas dopisuje. Tu z Glonem elegancko sędziujemy i pomaga nam Darek Fabisiak. I Darek Fabisiak dzisiaj w roli instruktora, bo prowadzą nas tutaj w fabryce, szkoleniowca, komentatora i sędziego. Darku, jak się odnajdujesz? Jest ciężko.
ale daje radę. W ogóle rozumiesz. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy zawody. Za chwilę mamy rozdanie nagród, mamy DJ-a. Tu już zawodnicy czekają na wyniki. W tym momencie mamy jeszcze piękną panią, która nam jeszcze będzie wypisywać dyplomy, bo ja mam pismo magisterskie. Adam jest... Adam jest rysownikiem, jest mistrzem painta, więc też nie umie za bardzo. A tu zawsze na koleżankę możemy liczyć. Tak, i słuchajcie, zawodnicy jeszcze nie wiedzą, ale ja wam już zdradzę i Maciek Kos sam sobie będzie wręczał silnik po prostu. No, bo... No. Ja cię znam! Tak, Krzysiek, Krzysiek Post, tak drugi. I czy tak jak były wyniki kwalifikacji, to prawie takie były wyniki Macieja. Końcowe już Macieja. Słuchajcie, już jesteśmy na zawodach, ale jak widać, chłopaki są niewyjeżdżeni i mamy trainy. Ja tu się zabieram z chłopakami z Wołomina. Jedziemy na Pragę akurat do mnie, WK, moje blachy, to wiecie, wszystko się zgadza. No i teraz patrzymy, co oni tam wytworzą. Zazwyczaj na koniec są najśmieszniejsze sytuacje. Zaraz jeden drugiego wydzwoni i trzeba będzie robić. Ja będę wzywać. Ale już mogą, już mogą. O, teraz grono się przesiadł do Darka. Patrzcie, cały czas im mało. Ale się kurde kleją. Zobacz jak ich wziął. Ale szybko. Na całego, o, aż pachołki potrącę.